No i skąd ta Wisła wypływa? Każdy góral mówił inaczej. Wiadomo, że spod Baraniej Góry. I wiadomo, że z niejednego źródła wodę bierze. To z całą pewnością jest jedno z nich. Napełnijmy teraz obowiązku i pokłońmy się królowej Polski rzek Wiśle. Był czas, kiedy człowiek żył tu nie jako pan, ale jako część natury. Był w nią wtopiony i żył w jej rytmie. Skłaniał też głowę przed jej potęgą. A ponieważ nie wiedział, skąd owa moc się bierze, przeto tworzył mity i legendy. A zatem dawno, dawno temu władał tą krainą król Beskid ze swą żoną Boraną. Pewnego razu narodziły im się córki, dwie rzeki, które wytrysnęły ze zbocza góry zwanej przez ludzi Baranią. Pierwsza ostrożnie schodziła ze zbocza, chętnie kryła się w cieniu, lubiła stare potężne drzewa i porosłe mchem głazy. Dlatego rodzice nazwali ją Czarną. Druga odważnie pędziła w dół po stromiźnie, przeskakując w bryzgach piany z kamienia na kamień i tworząc liczne wodospady. Pasowało więc do niej imię Biała. Kiedy siostry zbiegły z góry, spotkały się ze sobą i odtąd płynęły już razem jako rzeka Wisła. Jej bieg przedstawia znak rodła, który jest symbolem Związku Polaków w Niemczech, założonego w roku 1922 przez Edmunda Osmańczyka. W 65. rocznicę powstania Związku najbardziej malowniczy zespół progów wodnych Białej Wisełki nazwano Kaskadami Rodła. W miejscu spotkania obu Wisełek, w Czarnem, ich wody spiętrzone tamą rozlały się w niewielki zbiornik. Stąd Wisła płynie, płynie po polskiej krainie, pokonując 1048 km, zanim połączy się w jedno z Morzem Bałtyckim. Zdobycie źródeł Wisły, czy nawet Baraniej Góry, to, mili Państwo, pikuś. O wiele więcej wytrwałości trzeba, by zdobyć zameczek prezydenta w Wiśle. Ale nie upadajcie na duchu wytrwałości i pokonania urzędniczych procedur. Do filmowania tej zabytkowej rezydencji potrzebowałem zgody z samej Warszawy, bo to teren objęty szczególnym nadzorem bezpieczeństwa. Turyści muszą zgłosić wycieczkę 7 dni wcześniej i podać wszystkie swoje dane osobowe. Bez zezwolenia można wejść do drewnianej kaplicy z czasów Habsburgów, ale tylko na niedzielne nabożeństwo. Wyposażenie wnętrza jest bardzo skromne. W nawie krucyfiks, w centralnym miejscu niewielki ołtarz. Kaplica to jedyny ocalały obiekt po myśliwskiej rezydencji cesarza Austrii. Resztę strawił pożar. W 1931 roku na ręce prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego władze Śląska przekazały klucz do nowej rezydencji, wybudowanej w całości z datków społeczeństwa śląskiego. Autorem projektu był profesor Adolf Szyszko-Bohusz, a przy urządzaniu wnętrz pracował artysta Andrzej Pronaszko. Ten największy salon werandowy nosi jego imię. Całość uchodzi za awangardowe dzieło polskiej architektury dwudziestolecia międzywojennego. Ignacy Mościcki lubił polować i dlatego do zameczku w Wiśle zjeżdżał chętnie przynajmniej dwa razy w roku. To był jego gabinet. Meble z metalu łączonego z drewnem i szkłem zaprojektował Pronaszko. Z tamtego czasu pochodzą też lampa, telefon i radio. Do zwiedzania dostępny jest również pokój łazienkowy z oryginalną wanną i wielką jak hydrant baterią. Po latach obiekt znowu służy do wypoczynku głowie państwa polskiego. Jeżeli prezydent ze świtą bawi w Wiśle, nad zamkiem powiewa biało-czerwona flaga. W
wtedy rzecz jasna zwiedzania nie ma. A z okien rezydencji rozciąga się taki widoczek.